Tak, w aucie używanym. Coraz częściej klienci, kupując auto używane, poszukują samochodu, który jest wyposażony w urządzenie do holowania, czyli ten popularny hak. Postanowiliśmy sprawdzić, czy zakup samochodu z hakiem niesie za sobą jakieś dodatkowe ryzyka, czy jest obarczony jakimś większym ryzykiem, ewentualnie co trzeba sprawdzić, kupując tego typu auto. Biorąc pod uwagę to, że w dzisiejszych czasach coraz więcej akcesoriów samochodowych typu bagażnik rowerowy, typu box, może być zamontowany na haku, coraz częściej klientów chce korzystać z tego typu akcesoriów. Z drugiej strony, hak w pierwszym swoim wariancie był ustworzony do ciągnięcia przyczep. A jeżeli samochód ciągnie przyczepę, automatycznie ma zwiększone zużycie. Dlatego patrząc przez pryzmat mechaniki, bardzo zagrożonymi elementami samochodu przy ciągnięciu ciężkich przyczep, czy kempingowych, czy też towarowych, jest silnik, sprzęgło i skrzynia biegów. Ewentualnie zwiększemu zużyciu mogą podlegać hamulce przy zatrzymywaniu się takiego zestawu. Jak hamulce możemy sobie zweryfikować fizycznie, sprawdzając, czy są one bardziej zużyte na ten przebieg, czy były wymieniane, albo jak często były wymieniane, tak pozostałych elementów nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ponieważ przy zakupie nikt nie będzie rozbierał silnika, nie będzie sprawdzał, jak wygląda sprzęgło. Dlatego w pierwszej kolejności, jeżeli trafimy na uczciwego sprzedawcę, możemy się go zapytać, do czego używał tego haka, czy były ciągnięte przyczepy, jakie były te przyczepy ciągnięte tym samochodem. Jeżeli taki sprzedawca nam powie, że były ciągnięte duże przyczepy towarowe czy kempingowe, które bardzo często mają masę 2 ton, to przy automatycznej skrzyni biegów to zużycie może być bardzo duże, a niesie to za sobą ryzyko ponoszenia dalszych ogromnych kosztów na wymianę sprzęgła w takiej skrzyni biegów, czy ewentualnego remontu silnika. Jeżeli trafimy na nieuczciwego sprzedawcę, nie jesteśmy w stanie tego praktycznie sami zweryfikować, ponieważ sprzęgło wykazuje swoje zużycie dopiero przy tym, jak się ślizga. Jeżeli nie jesteśmy ekspertami, nie zweryfikujemy tego na miejscu, dlatego też albo warto udać się do serwisu z takim samochodem i je dokładniej sprawdzić. Ewentualnie, jeżeli nie mamy takiej możliwości, to warto kupić samochód u autoryzowanego dealera samochodów używanych, który da gwarancję na tego typu elementy, ewentualnie da potwierdzenie tego, że sprawdził właśnie te elementy.